Ahoj widzowie, z tej strony Primax i dziś jest albo, w sumie to tak, walka ze smokiem, ale czy będzie to koniec tej serii, czy uda mi się pokonać smoka, czy jednak zginę? To jest pytanie. Naprawdę się, nie wiecie jak się tego stresuję, pewnie zginę znając życie, bo jestem noobem, ale wkraczamy do endu. Czas zakończyć totalnie tą serię, czyli są dwie opcje zakończenia tej serii. Albo śmierć, albo pokonanie smoka i wskoczenie do portalu. Więc widzowie, jestem gotowy i bez przedłużania wbijam. Czekaj, ja nie mam pereł. Na farmie sobie będzie. Co nie? Dobra, wbijam. Bum. Wchodzi, weszłem do netheru. Ja bym chciał się, wolałbym się zrespić pod ziemią niż na wyspie. A pewnie się zrespię w wyspie. Tak, zrespię się na wyspie. 100% zrespię się na wyspie. Czego bardzo nie lubię. A nie. Ej, dobra, fajny spawn. Dobra. Smoke endu. Jakie lagi, kurde mać. Takich lagów no nie może być. Zdecydowanie. Jeszcze mi zacina muzyczkę, nie. Masakra. Ja się boję. Pierwsze co robimy, to wylewamy tą wodę, co dał mi Pan Bóg ziemi wody. Więc o czym ja gadam? Pierwsze musimy wylać wodę. Bo to ona na śmieszkowicach uratowała mi nieraz życie. Oj. Ja coś widzowie się wątpię, że to się uda. Dobra, jesteśmy na powierzchni. Ale dobra, sobie pierwsze sobie nafarmymy. Look for the eye, oni mówią. Tak w ogóle nie wiem, czy wiedzieliście. Dobra, rozlewamy tu wodę. To jest taktyka smoka 16. Co? On już we mnie czymś rzucił? Nie. Tu jest smok, dobra. Nafarmiamy pereły. No chodźcie tu. O kurde. Kurde, to się trochę za daleko rozlało. Jezu, jak... O nie. Jacy oni są głośni, widzowie, muszę ściszyć dźwięki. Natarki. Dobra, wy jesteście trochę... Dobra, muszę sobie nafarmić pereł. Więc dajcie mi to... Czy on... O nie, on to zrobił. Dobra, no chodźcie tu. Dobra, załatwiamy. Dobra, perełki sobie robimy, bo zapomniałem wziąć pereł. Ale i tak takich owych pereł nie posiadałem. Kurde, z nimi się nie da bić przez tę wodę. Ale to jest jeden sposób. W sumie to nie, ale... To jest według mnie spoko pomysł, sposób. Już nie będę robił dostawy. Kilka perełek mi starczy. Ale jak będę spadał, perełki się bardzo przydadzą. No Boże! Nie umiem ich trafić, zanim osie... Oni się przeteleportują. Wow! Wow! Łoci pierun! Smok! Dobra, nie. Ale ja zewścieczyłem endermany. A smok mnie już bezpośrednio atakuje. Ja to widzowie coś czuję, że nie zwyciężę tego. On idealnie to rzucił na moje pereły. Dobra, chyba zrobiłem wszystkich wściekłych, no. Ale patrzcie! On to rzucił na moje perełki. No, Boże! Co za głupi smok. Dobra, nie. No na perły mnie nie stać. Dobra, na perły mnie nie stać, no bo smok jest dziadem. I zrobił pewną lipę ten smok. Serio tak się to będzie rozlewać? No nie o to mi chodziło. Ło, cyknął czymś. Dobra, trzeba rozwalać te pałąki. Ja się boję. Nigdy nie walczyłem ze smokiem na jeden, tylko ja. Nigdy. Nie uleczę się. Patrzcie, rozbiła mu się ta kulka. No, walnij to. Kurde mać. Widzowie, ja wątpię, że mi się to uda, no. Wiem, że powtarzam to milionerowy raz, ale patrzcie, jak mi masakrycznie idzie. Ale mały kikut. Ty! Od kiedy takie malutkie są? Albo on jest jakiś wkopany. Dobra. Będziemy musieli też cię... Tak nie, to będzie nie... Nie fajne. Wodą się dostać do góry. Ale w sumie ta taktyka Adama nie jest jednak taka fajna. O, dobra, rozwaliłem. Teraz czy to?
Dobra, atakuję smoka. A nie, nie ma sensu w sumie. Chyba, że tą wodę zepsuję. No zepsujmy. Ale nie mam pereł. Mój smok zaczadził. Tu też! No Boże! Co za głupek. Głupi smok. Nie, ja muszę się wrócić jakoś po te perły. To mogę wywalić. Dobra, nie, jednak zabieram wodę, ale nie całą. Niech mnie smok na razie zostawi. Zostaw mnie na razie, smoku. Hej, Enderman, hej. O, to znikło. Dobra, fajnie. Ale ty, tu są serio trzy perły. Dobra, ale trzy perły nieraz mnie mogą uratować. Życie. Tam się będę musiał... Widzę tak wodą. Do góry. Kurde mać. Ja w takie rzeczy jestem słaby. On cyknął pereł. Wow. On cyknął tą kulę. Ja cię, widzowie, ja się boję. Się boję, że to się nie uda. Ja się bardzo boję. Dobra. Up. Nie. Dobra. Ale ja bym chciał tu i tak wejść. I tak chciałbym tu wejść. Ponieważ będzie fajnie. Ale żeby on nie... Ło, ciepierun! Ciepierun! Właśnie w takich akcjach są potrzebne perły. Ciepierun, czym on mnie tak zrobił? Czym on mnie tak zrobił? Dobra, muszę jeszcze trochę zabić Endermanów, sorry. Oni mi tak miło mówili, hej. No on cyknął tym! Gównem! No on wali tymi... On ciągle wali tymi kulami jego. Głupimi. Nie mów, że ani jedna perła nie wyleciała. No ani jedna nie wyleciała. Raz mam farta na tym hardkorze, raz nie. Ponieważ żeby mi perełka nie wyleciała, nie wchodź do tej wody, Enderman. Proszę, ja cię muszę zabić. No! Boże! Dobra, on się wściekł. Gdzie smok? Ja wykorzystam chwilę, w której go nie widzę. I to sobie pofarmię. Ale na razie z tego pofarmienia nic mi on nie dał. O ty. No widzicie? Żadna perła. No. Ja tu mam pecha w tej grze. Chyba, że znalezieniem portalu. To miałem niezwykłego farta. Czy mi się wydaje, czy Enderman nie wie... Znaczy, Ender Dragon nie wie... A nie, on się ładuje. Dobra, ale i tak wszystkie pałąki nie są zepsute. Więc nie ma sensu. No Boże święty! Walnij mnie i się... Nie wchodź do tej wody, debilu! No! No i zaś mnie będzie naparzać. Dobra, nie, no i mam go w dupie. No chodź tu. Kurde, dupo wołowa. No i kolejna perła. Nie, widzowie. To jest akurat już pech. Ale stąd ja będę miał dobrą tą. No ale... Ja pier, jak tylko się go dotknę... Jak ja tylko go dotknę... O, tak można chyba robić. To jest nawet lepsze. Bo oni mnie nawet nie są w stanie praktycznie walnąć. Co to on robi ten smok? Tylko ja zabrałem sobie mało jedzenia. Czemu ja to zrobiłem? Czemu ja siebie samego niszczę? O kurde mać! Dobra. Widzowie, ja nawet takiego pałek nie umiem zniszczyć. Ja jestem fatalnym zawodnikiem. Chyba, że już są wszystkie. Nie, tam jeszcze jest. Chyba ostatnia. Nie, jeszcze dwie. Chyba są dwie jeszcze. Nie, tam jeszcze jest pałka. Jak ja nie zespiłem. Musi jakoś trzeba trafić. Jak ja go zaraz ścieczę, bo go trafię. Czekaj, nie, tam chyba nie ma. Ło, no widzicie, zewścieczyłem go. Dobra, ja muszę się tam. Do tej pały i z góry będę. I z góry to będę robił. Ja, widzowie. Widzicie, mi idzie tragicznie, ja nawet tych pałek nie zepsułem. Na śmieszkowicach zepsułeś mnie mega szybko, bo tam była w końcu nas trójka, wiecie o co. O nie, nie dam ci się leczyć o to. O! Czy ja serio to zrobiłem? Jezus! Ja sobie sam rujnuję grę! Samemu sobie. Samemu sobie rujnuję grę.
Myślałem, że to się uda. Ale to się chyba nie uda. Jaki mały kikut? O, patrzcie, ja mam pochodnie w drugiej ręce. Ja muszę wyciepać. Znowu bym se załatał wodę, gdybym miał w drugiej ręce pochodnie. Ale jak on mnie tylko dotknie, to mnie wywala na 500 metrów. Do góry mapy. On zaś awkuje, dobra. On się healuje, tak lepiej. Lepsza jest nazwa. Healuje się. Ja zawsze mówię awkuje. Widzowie, ja nigdy więcej już nie chcę takich hardkorów, gdzie muszę smoka zabić, bo to jest dla mnie za duży stres. Dobra. Zrespany. O tak to zrobię. No bez jaj. Smok. Błagam, nie rób mi tego. Jeszcze tyle jest tych pał. Tych praktycznie w ogóle nie poniszczyłem. Taki, że ja jestem dobry gracz. Taki, że ja jestem. Kurde. O. Wszystkie? Ej, chyba wszystkie, bo dostał obrażenie. Co ja odpierdzieliłem? Najlepszego. Dobra, została chyba... Tam jest ostatnia. Ale co ja odwaliłem? Głupi, żem jest. Głupi, żem jest jak but. Dobra. Cyk. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Zero stresu. Ja już po prostu chcę... I patrzcie, on się o to healuje. To już jest jego ostatnia pałka. Nie ma smoku, nie ma. Dobra. Mamy to. Smok. Nie ma już pał. On już się teraz nie może healować. Co jest? Co to było? Czemu się jakieś niebieskie partikelsy zrobił? Czemu on tego nie trafia? Co? To przez niego przenika. Mam jakieś lagi? O kurde. A, to smoki na niego się wkurzają. Enderman, myślałem, że na mnie. Hehe. Nieźle. No! O! Jak go trafię... Ej, teraz dopiero to skumam, że jak go trafię, to on wali tymi... dziadostwami. No chodź tu! Ja cię, widzowie, to nie jest łatwe. O, ja cię pierdolę, ja mogę zabrać dynię na łeb. Bo muszę unikać teraz jeszcze wzroku Endermanów. Niełatwo to się naprawdę celuje. Jakbym miał być szczery, ja się teraz cały trzęsę. Jakbym miał być szczery. Ja się serio cały trzęsę, jak napinam łuk, to się trzęsę. No dawaj go! Ja cię, co za noob ze mnie jest. No szkarłatny noob! Ale patrzcie, widać, że nie ma o co się leczyć, bo by już się dawno leczył. Więc jest o tyle dobrze. Ja czekam, aż on będzie awkował. Chyba, że ja po prostu na niego sobie poczekam ładnie. I podczas tego, jak on będzie awkować, ja będę w niego spamować. Też jest jakaś spoko taktyka, bo mi się łuk tutaj masywnie psuje. Kurde, masywnioku ty! Walony jeden. Sam sobie zablokował chyba ogonem drogę. W fireballach. Znaczy to nie jest fireball, to jest enderball. Tak, ja to będę nazywać enderball. A jeszcze jedna taka walka nas czeka na czwartych śmiechowicach. No patrzcie, on się nigdy nie będzie healował. On się healuje podczas tego chyba. Więc trochę lipa. Ale no daj! No kiedy on tu przyjdzie? On kurde, on tu zastawił pułapkę. Dawaj, dawaj. Dawaj go. Dawaj go! Dawaj go! Ja cię pierdolę. Jak mnie to niepokoi ta walka. Ja się boję tej walki. Normalnie na śmieszkowicach to po 3 minutach już było po smoku. A tu już nie jest tak łatwo. O, dobra, healuje się. Widać, że już żyga krwią. I się będzie healować. Dobra, muszę go już najpierw kwaczać. No. O, cię pierun. Ale to nie jest takie też łatwe, żeby go trafić. Już! Ja cię, panie. O nie, sorry, sorry, sorry. Sorry. Wy dziady. Przecież was przepraszałem. Nieludzkie istoty. Kurde. Jedyny chyba sposób to z łuku go. Ja mogłem go z łuku walić, jak on się healował. Ale chyba się nie da. Ej, nie, ja muszę jeszcze pofarmić. Bo mnie znowu drugi raz chyba życie uratowała ta strzała. Ale właśnie ja mam łagodny upadek 3 na butach. Więc też to mnie uratowuje. Dobra, nie, to nie ma sensu. Oni... Z nich nie wylotuje perełka. Ej, ale patrzcie, ile ja mam chleba. A,
Dobra! Dobra, chleb to nie jest moje pożywienie. Od dzisiaj to jest moim pożywieniem. Jedynym sposobem to napierkwaczać go z łuku. On już nie ma co się healować. O, żyga, żyga. Dobra, żyga. Ej, ja go mogę? Powiedz, że ja go mogę spamić z łuku, jak on się leczy. Nie mogę. Bo to by było za łatwe. Kurde mać! Czemu on się tak krótko leczy? Bo ja mu mało że zabieram HP. Musiałbym go tak ciągle... O! Jest nisko. Więc mogę go walić. Ale on się healuje? Tam... Nie, on chyba po prostu afkuje. A nie healuje. Ty dzbanie, sobie własny ogon rozbiłeś. Kule. Ty dzbanie najgorszy. Ej, ale ja nie wierzę, że ja dotarłem. Nawet jak zginę, to i tak daleko dotarłem. Dotarłem do walki ze smokiem. Nawet jak zginę. Ale na razie nie idzie mi jakoś źle. Ale wiecie... O kurde. A nie, on się nie rage'uje na mnie. Dobra, na razie go mogę walić, póki jest nisko, więc walę. Walę go, póki mogę. Dobra, już... Gdzie? No już! Dobra, no co mnie wali? On mnie jakoś bezpośrednio wali. Chociaż nic mi nie daje. Nie wiedziałam, że tak się da. Dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go. Dawaj go! Kurde! Lipka, widzowie, ta walka trwa mega długo, bo jestem w pojedynkę. I w ogóle mi jakoś dobrze nie idzie. No patrzcie, ja mam strasznie słabego cela. Bo on skręca, jak ja go próbuję walnąć. Gdyby Ender Dragon się teleportował, to by było przesmolone. O, dawaj go. Ale on się... Nie no, on się healuje jak tutaj jest. Bez sens. Muszę go spamować z miecza. Dawaj. Dobra. Dobra, patrzcie, nie ma dużo HP. Nie ma dużo HP. Jak tak ciągle pójdzie, to go rozwalę. Zbierzemy jeszcze jaja smoka. O ile mi się uda go rozwalić. To zbierzemy mu jajo smoka. I wskakujemy z tym jajem smoka do portalu. On już się musi healować, on ma strasznie źle, widzę. On ma strasznie źle. No co, co mi zrobisz? Łamignacie. Nie da się go walnąć. Okej. Okay. Aha, bo ja go waliłem w dupę. O, teraz się co chwilę już healuje, bo ma lowa. Ma totalnego lowa. Zaraz się zaś będzie healować, co nie? Bo jak go trafiam, to on się musi healować. Dawaj go. Dobra, rozbił sobie to na ogonie. Pozdrawiam Korola Kalkistów. Korola i innych Kalkistów. Dawaj go! Ja cię chcę zabić, smoku, ty nie wiesz nawet jak. Dla ciebie życie na tym świecie nie ma sensu. Bo i tak kiedyś pójdę cię pomścić. Jakby mi się nie udało na innym świecie hardcore. Poszedłbym cię pomścić. Ej, patrzcie! On ma loa, jeszcze jedno zajście na wkowanie i mogę go rozwalić. Widzowie, to się chyba uda. Ale on teraz znowu się wzniósł. Aj, mogłem mu nie dawać się wznosić. Dobrze, widzowie. Walę go. No ale patrzcie, no i on jest za wysoko. Wtedy na niego chyba poczekam tu. Aż on się zacznie healować. O! Zniża się. Chyba idzie healować. Tak, idzie healować. Dobra, widzowie, teraz mogę. Uwaga! Jest! Udało się! Udało się! Udało nam się, widzowie! Pokonaliśmy smoka na hardkorze! Udało się! Jest! Niemożliwe stało się dla mnie możliwe w tym momencie. I który level? Widzowie, udało się! Pokonaliśmy smoka! Jest! Udało nam się, widzowie! Pokonaliśmy smoka! Nie wiecie, jak ja teraz czuję taką ulgę. Taką totalnie ulgę w ciele. Dobra. Jajko się tepie. Zdobywamy jajko. Zdobywamy. Widzowie, ale ulga! I uwaga! Cyk, pyk! Mamy jajko! Następne pokolenie. Smocze jajo! Mamy to, widzowie! Pokonaliśmy smoka. Ile ten film trwa? 19 minut. Patrzcie, 20:30 i pokonałem smoka. Udało się, widzowie. O, teraz tak nie wiem, czy wy byście nie chcieli, żebym poszukał Elytry. Bo mógłbym tak naprawdę ten serwer kontynuować, póki bym nie zginął. Ale
Szczerze chyba tego nie zrobię. Kiedyś jeszcze chyba nagram kolejny hardcore. To tam może tak zrobimy, ale tutaj chciałbym szczerze tą serię endować. Szczerze mówiąc. Chyba, że do mojej wioski bym zrobił, ale bym nie szedł po Elytra, bo to dla mnie trochę narażenie. W sumie możemy tak zrobić. Dobra, jeszcze możemy coś tam porozwijać w tej wiosce, na przykład mur zrobić. Dobra, widzowie. Udało się. Mamy to. Pokonaliśmy smoka. Na hardkorze. Osiągnąłem swojego celu. Jestem z siebie dumny. Co prawda to nie jest jakieś mega trudne, ale... ale się udało. Udało się. To jest dla mnie najważniejsze. Że się udało. Ale bez was by to się nie udało. I tak. To nie ma znaczenia, bez was i tak by się to nie udało. Więc dziękuję, jakbyście do końca tej serii. Lecz... nie jest to koniec. Ups. Gdzie ja? O nie, jestem na początku. Aha, bo ja zniszczyłem swoje łóżko. Dobra. Widzowie, jestem na początku. Mam małą lipę. Jak ja znajdę swoją wiołę? Dobra, to może nie na ten odcinek. Bo co, widzowie? Udało nam się. Pokonaliśmy smoka. Udało nam się. Pokonaliśmy właśnie smoka na Minecraft Hardcore. Nie wierzę, że mi się to udało. Mam 66 level. I co, widzowie? Jak wam się podobał odcinek właśnie z pokonywania smoka, zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję, więc pa, pa!